Chcesz Dziudziu słoneczki? Proszę. Cześć. Dla jeszcze jednego ci tam słonecznika. Tutaj mam jeden. Dobra. Dużo ma tego jest. Uaj. Teraz ci już dam w miseczce, bo tam są takie mniejsze i takie sobie myślące. Mati, ja też bym chciała się opiekować Dziudziusiem. No Kola, ale ty jesteś trochę za mała, wiesz? Masz dopiero 4 latka. Jesteś za mała, żeby się opiekować Dziudziusiem, ale możesz dzisiaj mi trochę pomagać, okej? Okay? Okej. Okay. Też bym chciała mieć takie żywe zwierzątko. No Kola, ale może jak będziesz starsza, co? Może cię kupimy chomika lub świnkę morską lub przymszyla. Właśnie uczę się historii z Dziudziusiem, ale muszę uważać, bo on już, no wiecie, teraz to zrobił kupę, a wcześniej mi się zasiekał na książki, więc... Nie, chodź na wieżę Eiffla! Jak chcesz, to pojedziemy kiedyś do Paryża, ale błaga mnie do tego. Okej? Okay? No, z Dziudziusiem to ani odrobiny nauki, tylko cały czas muszę go pilnować, żeby nie wiedział. Dziudziuś, błagam, tylko się tam nie zasikaj, ani nie zrób kupy, bo później otwieram piórnik, no i niespodzianka. Zaopiekować Dziudziusiem. Kala, ale ja ci już mówiłam, jesteś za mała, okej? Okay? To jest mi smutno. No ale Kala... Kala, idź się pobawić w czymś innym. Masz tyle zabawek. Idź się pobawić w czymś innym, okej? Okay? Ja muszę się uczyć Dziudziusia. Wiecie, jest mi przykro, że nie mogę się opiekować żadnym zwierzątkiem, ale narysuję. Narysuję sobie jakieś zwierzątko. Króliszka. Cześć Matysiu. Cześć mamo. Co robisz? Nie pamiętasz, mam dzisiaj 24 godziny. Zdrzu się. Ojej, zapomniałam. A gdzie jest Karinka? Obraziła się na mnie, bo powiedziała mi, że jest za mała, żeby się opiekować zwierzętami. No troszkę jest malutka. Ale wiesz co? To się dobrze składa, bo byłam w Biedronce i kupiłam akwadabra. Akwadabra? Tak. Zobacz, to jest takie akwarium, które ma takie specjalne farby i foremki i robisz w nim różne morskie zwierzątka. Na przykład widzisz tutaj, tutaj jest jakiś konik morski. Co tu mamy jeszcze? Żółwik. Zobacz, rozgwiazda. Tak, i żółwika można zrobić. I najfajniejsze jest to, że to świeci w nocy. No. Naprawdę? Tak, więc może zrobimy tak. Powiesz Kalince, że to są takie magiczne zwierzątka, którymi będzie się mogła opiekować. Co ty na to? Ale Kalince to też. No, ale ja też takie chcę. No mam, muszę kupić takie. No dobra, no to muszę iść do Biedronki, bo to jest tylko do 25 listopada można to kupić. Okej. Okay. Dobra, to robimy tak. Ja jadę teraz do Biedronki kupić drugi zestaw Aquadabra, a ty zajmiesz się Kalinką, dobra? Okej. Okay. Dobra, to na razie. Dziudziuś, no to jak teraz nagramy TikToka i za chwilę zaniesiemy Kalince prezent. Słuchajcie, teraz nagrywam właśnie z Dziudziusiem TikToka. To jest moja ulubiona rzecz w dniu, bo Dziudziuś nawet nadaje do nagrywania TikToków, chociaż... Jak będziecie chcieli zobaczyć tego TikToka, to wchodźcie na mojego TikToka. Świat ma to tylko
Dżuś, a może byśmy zrobili coś innego zamiast grzebania w moim kapturze? Okej? Okay? Może byśmy się pobawili? Co? Króliczek. Ale co robisz? Rysuję króliczka. O, ale ładny. Wiesz co, Kala? Mam dla ciebie niespodziankę. A jaką, chomika? No, nie za bardzo chomika. No, ale jakieś tak jakby to powiedzieć, inne zwierzątko. Zobacz, akwadabra. Wow! Będziesz miała swoje zwierzaczki. Można robić zwierzątka. Podwodne. Tak. Dobra, no to szybko otwieramy. A to jest akwadabra. Akwarium. To są pisaki. Tak. Nie, to są takie dolewane. No, tak. A, foremki. Wow. Skoro to jest magiczne akwarium, to my wyczarujemy skleniki. Okej. Okay. Czy jest potrzebna woda? Strykamy. Wow, mamy wodę. Do tego sól. Mamy. No i magiczna woda i tam. No to wybierzmy jakąś foremkę. Ja chcę konika, a ty? A ja rozgwiazdę. Rozgwiazdę, bo widziałam na wakacjach. No, okej, już mamy wymoczone wszystkie, więc no to robimy, co? Ja robię na żółtym, a ja zrobię oczka żółtym. Ojej, ja trochę wyszłam i będzie miał taki jakby makijaż. Magiczny żółwik jest już gotowy. Strasznie go bierz, dobra? Czekaj, ja włączę. Pływa, ale ładnie. A ja teraz moczę swojego wieloryba. To jest bardzo kolorowy. No, to prawda. Okej. Okay. Ale patrzcie, jak śmiesznie ten twój żółwik, Kala, pływa. On jest taki bardzo kolorowy. Co? No. Bo on robi figurki. To jest żółwik artysta. Mhm, z jednym okiem. Zobaczcie, ile już zrobiłyśmy. Dużo, nie? Mhm. Patrz, ja zrobiłam takie dwie takie kolorowe, nie? Są takie ładne. Są takie przyjaźnieczki. Ciekawa jestem, jak będą wyglądały w nocy. No. Moje rybki kochane, teraz będę wam się opiekować. Widzicie, jakie ładne? Dobranoc, moje rybki. A jutro nakręcę 24 godziny z rybkami. Jej, czuję się. Ładnie zrobiłam tą ośmiornicę. No, jeszcze trzeba się umyć. Buźka. Buźka. Mhm. No i coś jeszcze znajdę do jedzenia. Jakieś kamery tu postawili. Co to są za kamery? Zaraz. Stanę wyżej, to może coś zobaczę. No to słuchajcie, wy idźcie spać, a ja idę do swojej dziurki. Wypuśćcie mnie stąd. Wypuśćcie mnie, proszę was, wypuśćcie mnie. Coś tu, gdzie ja to schowałem? O rany, gdzieś schowałem to jedzenie i nie mogę znaleźć tego jedzenia. Może tu? Tu też nie. Może tam w tej dziurze. Nie, tu też nie. Gdzie ja schowałem to jedzenie? Wy nie wiecie, gdzie ja schowałem jedzenie? O, coś mnie tu zaswędziało, mnie zaswędziało, mnie! Za dużo tego przytulania dzisiaj było. Nocna toaleta. Wy pamiętajcie, żebyście umyli zęby.
To dobranoc.